Yo, cześć, hej, siemanko widzowie, w tym odcinku powiem wam o co chodzi w walentynkowym evencie Fortnite, jak zdobyć sobie darmowe malowanie wraz z kilofami, a na wstępie zachęcam was jeszcze do zostawienia suba na tym kanale wraz z dzwoneczkiem, do zostawienia łap w górę pod odcinkiem, no i wbijacie również na mojego Twitcha, Twitch TV leży powierzch podłoga, link macie w opisie, a teraz lecimy już do odcinka. Nie, okej, widzowie, mamy ten event, który się nazywa Stoneheart Trials. Oczywiście link do tej strony będziecie mieli w opisie, tutaj możecie sobie równie dobrze zmienić język na polski po prostu. Także są to próby kamiennego serca. No i tutaj mamy do zebrania właśnie kilof ciernie miłości oraz malowanie serdeczności, no graffiti, myślę graffiti nikogo nie obchodzi. Trzeba zdobyć 11 odznak, by otrzymać te nagrody. A jedną odznakę zdobywamy przez to, że zajęliśmy po prostu top 10 na solo. To musi być zwykłe solo, nie mogą to być arenki, ani inny tryb gry, tylko solo. A wcześniej jeszcze musimy się tutaj zalogować, także ja się zaloguję. Okej, także ja się już zalogowałem, graj w Fortnite, zbiorę odznaki i zgarnę nagrody. Okej, zdobyłem już jedną odznakę. No i zdobyłem graffiti. Let's go. I to, co mi się wydaje, bo ja dzisiaj grałem tylko arenki. To możliwe, że arenki też się wliczają do tego, okej. Widzowie, jestem już w Fortnite i zobaczmy, czy mamy to graffiti. No jeszcze nie dostaliśmy, pewnie jak zresetuję grę, to będę je miał. Także to by było na tyle w tym odcinku, widzę. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. My widzimy się oczywiście w kolejnym. No i pamiętajcie o tym, że żeby zrobić te kill-offy, musimy właśnie 22 razy być top 10 w gierce na solo.